Konanowcy, ci co nas oglądają, Dobry, jak dobry. jeszcze oglądają nas. On trochę wystają odsunięć. Musimy pokazać siódmy cud świata. Marnie się skacze z Jeden tej z wieży cudów prawie. świata w Konanie, Exiles. Latarnie. No i zobacz, się skończyła nosa, ale może jeszcze uchwycę. Nie no, będę musiał tu Darek przypomnieć mi, że jak będzie, zaraz będzie ciemno, to wiesz, żebym przyszedł i zobaczył, jak to oświetlenie wygląda. Darek, a mamy tutaj, Darek, a mamy tutaj stół do rzemieślniczy? Żeby no jakieś jest. dekoracje zrobić? No jeden jest tam, gdzie jest ten, gdzie jest teleport, a drugi masz tu, gdzie stoję teraz. Aha, aha, dobra. Tylko tam na dole jest z mopkiem, ja tu jest bez mopka. O to mi chodziło, żeby zrobić to. Już do was nie idę. Wiem, jaki... Nie wiem tu właśnie jaki ten, może by taki wiszące tam zrobił, żeby nie dawać na ścianach, tylko podwieszane takie. Ale co? Światło. Dobra, a teraz muszę trochę swoje ego Darka ja i Madzi wiem, wiesz... połechtać. Oto jest co latarnia. Jest? Nic, w końcu pokazuje nasze cud świata. No, w Konanie widziałeś takie dzieło sztuki, bo ja nie widziałem. No. No jeszcze też nie wiem. To jest normalnie nice i... Ale powiem ci tak, teraz patrzę na oświetlenie. I te... One muszą być chyba jednak stojące. Wiesz? Bo one tak jakby nie... Nie, ja jestem właśnie, patrzę z tej nemedyjskiej fortecy. Aha. To jest tak tego i idę do was już zaraz. Coś pięknego jest. Dobra, i teraz trzeba iść powoli, żeby pokazać cały ten cud świata Konanowego. Jesteśmy pierwszymi twórcami. Jesteśmy the best! Jesteśmy super. O, ja będę musiała Jacek u ciebie wejść na koncie i ten, bo tam jest, masz przecież te wszystkie zielone dziadostwa, no tak, no. Tylko róże. Mhm. No dobra. Ja mam tylko róże. Jezu, ja, ale... Pana Darka. Pan Darek dzisiaj jak ubrany? Tylko sukienkę zmienię. Sukieneczkę mówisz? No dobrze. No. Motyw przewodni. Nasza twierdza rośnie. Statek przypłynął z towarem. Z towarem? To zaraz pójdziemy do reczku. Najpierw pokażemy od środka. Nasze dzieło konstrukcyjne. No poczekajcie na mnie, bo ja będę tam wjeżdżała, dobrze? Aha. No tak, no ja to jeszcze nie wlazłem w ogóle. Dzień dobry, pani Madziu. Cześć. Winda zjeżdża już. Dobra. Ty masz cegły przy sobie może? Nie mam, brałem bez obciążenia na razie. A co, cegły ci potrzebne? No do tych lepszych doniczek to po 100 cegieł idzie. No, uuu, panie. Wskakuj szybciutko, wskakuj. Dobrze, już jestem. No co ty tak masz mało życia? Czy ty na Ludwik? Nie, bo ja skaczę z tej wieży. I zatrzymuję się na fundamentach. Z latarni. A, w latarni. To jest latarnia morska. Proszę nie kaleczyć. Wieże to tam powstają. Tam powstaje ładnie twierdza. Wychodzi, co? Ta nemedyjska mi się... No tak w połowie skończona jest. Zobacz, panie Bogdanie. Tak dobry, delikatnie tylko. Dzień dobry. Dzień dobry. Na straży. No tak delikatnie właśnie i do tego ten... Tu mamy hol. Jeszcze gdzieniegdzie jakieś może różyczki powstawiam. Różyczki, no tak wiesz, jeszcze jakieś tam coś wymyślisz, prawda? No zobaczymy co tu wyjdzie tobie. Wiesz, to tak... Oświetlenie będziesz zakładał, dobra? Tak, no po prostu się zastanawiam z tym oświetleniem, bo... To jest, mi się znacznie podoba konstrukcyjnie.
I tak, i to by te doniczki byłoby trzeba dać na tych półpiętrach, prawda? Takich, wiesz, ala. A, chodziło ci o to. No, pasuje. Co by nie gadał, to wiesz. A ty tu jeszcze jesteś, Darek? No, stoję tu po tej fontannie. Na górę, poszedłem. Polazłem, no. Nie wiem. Zaszedłem, poszedłem. Ten, a też no. To co? Jeszcze własnie założony. O! To jest fajne. No. Tylko Madziu, bez mieszania światła, wiesz? Nie może być mieszane. Bo będzie przebijało. I tutaj ta stojąca na przykład jest. Nie, no trzeba to w nocy zobaczyć, wiesz? Co by nie gadał, to trzeba to w nocy zobaczyć. Poseidon z jakąś Lafirendą walczy. Z Krakenem. A nie. No tak też myślałam właśnie, to że nie to Kraken. Coś na... No ale Kraken nie ma tak, nie był kobietą, bo to taki... To jest... stwór, nie? To jest... No cholera, wiesz, to jest. Nie wiem co to. To żeby nie było plagiatu chyba i to nie jest Poseidon, tylko jakiś gladiator bardziej, prawda? Taki motyw no, chcieli, ale nie chcieli plagiatu. Bo to wiesz. A jak Trzanie. Widać Nemedyjską stąd? Widać ją w ogóle? Nie wiem, wiesz, tak... no nie zwróciłam uwagi, ta. Prawdę mówiąc. No widać fajnie. No stoi tutaj. Gdzie te różyczki się? No. Jak będzie skończona, to będzie fajnie. Dobra, chodź pokażemy Darek ten transport i przyjdziemy do Madzi. Zresztą Madziu, chcesz? Nie, ale nie zjeżdżajcie windą, skaczcie, bo ja dobrze. Się skaczę do wody. A, poczekaj, to, gdzie jesteś? No tuż stoję nad tym. Skacz, 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 dobra, skacz. Rozpędzę się tylko i zabiję się, czy się nie zabiję? Nie. Jest, kurwa, przeżył. No jest moc. Ale się fajnie leciało, aż mi... Aż czułem w gardle, kurwa, serce. Niby to gra, a kurwa, jak lecisz, to tak... Szybka droga. Dawaj, dawaj. Bo w ogóle to Darek sobie co? Pójdziemy tylko, a ten statek sobie pokażemy. Miałbyś kilka stołów, a czy taboretów i stołów zrobił. Bo musimy jakoś zacząć, wiesz, ten mur już przygotowywać. Brama ogrodzeniowa, fajna, co? No i tu zrobię jeszcze takie, ale... To będzie to parę beczek takich rzeczy. Tak, no te krzewy tutaj mogą być. I naprawdę mi się wydaje, że to będzie... Wystarczy takie... To, a tamten będzie... A te dachy to z czego są? Które? Te dachy. No z tego tiru. Fajne są, co? Takie. No, taki zielonkowaty jakby z tego. Jakby mech, nie? Mhm. Ta symetria to mnie wykończy, co? Kurczę. No niestety. Tak, Darek, zobacz, z tej górki jeszcze można coś tym pomyśleć, a tutaj fajnie wygląda to. No a to tu zniszczę i ten rozbuduję trochę, nie? To tam porobię takie. No to jest fajnie, fajnie wychodzi. Trochę pokombinował i tak to wyszło sprawnie.
Dobra. Nie no, to jest coś z konkretnego. Wjechałbyś później A jeszcze ten raz? gdzieś, jak wykombinowałem z czaszkami? Nie. To ten na teleport chodzi. No mów Maciu, że co? Wjechalibyście sobie jeszcze raz i zobaczył i pomyślał, czy jeszcze pomyślał, pomyśleli, czy jeszcze coś tam dodać, ale teraz nie będę mógł czy ten nie, dobra? Wyjść. Bo ja to sobie tak wymyśliłam i... To jeszcze raz wjadę tam i zobaczę to. Tylko, że mi jeszcze krzewów nie starczyło tutaj. Muszę... To poczekaj chwilę. Dobra, teraz nie przestań się bawić i chodź. Czekaj, no ja się tu masz wyjdzie. Skakaliście? Bliżej tego. Tak jak jest ten te półokrągłe, co tam posąg stoi, to tak na to się kieruj. W stronę wody. On dobra, trzymam kciuki za ciebie. Bliżej statku. Och, chyba. No. Jesteś, nie wyjdę. Ale ty, ale nie widziałem cię. Jak Superman. Czekałem, aż się... Ja też, bo nie było nurkowania. I to tylko tak się nie odzywało. Słyszałem taki... Mówię... A wiesz, a mówię... Zaraz będzie plac. Wylazłeś. Ty, Darek, weź, gdzie masz ten stół do jako wytwórca mebli? No tam przy tym, przy teleporcie. Przy teleporcie? Kamiennym lub u góry jest. Z towarem. Ale u góry jest... Z towarem to u góry jest. Ja się loguję, bo nie mogłem wyjść z tego... tego ja jeszcze nie ten. Ale ten... Jest różnica między wami taka, że jak Bogdan gdzieś leci i nie wie, czy przeżyje, to mówi, aha, a tu była cisza. Każdy czekał tylko na ten, na tego... No ja też właśnie i tak mówię. Tu ma ten Darek ten stół? O, tu ma tak, ale skitrał go. Różyczki mi stąd wyciągnie, a nie... O, tu. I nie wiem, właśnie jeszcze bym coś może dodała, ale... Ale tak nie wiem, wiesz, jakbym dodała to może bardziej jakieś posągi, co? To już jak uważasz. Ale znowu z drugiej strony nie chcę, wiesz, żeby po prostu nie było jakieś tam przycinki czy czegoś. A czyli tam podejrzewam, że słuchaj, renderowanie terenu nie będzie takie tragiczne, wiesz? To nie będzie tak to lagowało. Ty, ja muszę stolarza odkryć sobie chyba, wiesz? O, zobacz. Może nie to. Muszę zobaczyć w wyczynach. Wiedza. Jak ten, to jakbyś nie miał... No nie ma tam za dużo, ale... Na kowalu są te... Ja potrzebuję tylko, Darek, ze dwa krzesła i ten, no. I stół. Są cząstki mocy, jakbyś nie miał punktów. Mm-hmm, to skorzysta na pewno. Trzy są na kowalu chyba. Nie wszystkie potrzebuję, bez żadnego. Potrzebuję zwykły stół. Chcę coś ci pokazać, Dareczku. No. Może ty się podejmiesz tego? Bo może... No nie wierzę. Panie Siemaneczko, panie Skowron. O, ale żeś trafił Skowron. Streamujemy, więc panie wiesz. Skowronie, jest pan na żywo. Na żywo, na live lecisz. To ty. To ja cię przywitam tak jak zawsze. Gdzieś się będą szlajała. Poczekaj, ale on ma głos wyciszony, to wiesz. To włącz głos. No to włącz zrobią głos, z nas, żeby... Darek, żebyś... zrobią z nas schizofreników, rozumiesz? Przecież nie pamiętam, sami do siebie. Skowron wyszedł... Wczoraj cię obgadywaliśmy. Na browar. W grudniu. Tak. Nie. No bo... No bo patrzymy, jesteś o na piątce. Na piątce jesteś offline, ale nie grasz w nic, to pewnie szukasz wolnych słuchaczy. Po ilu wiesz, piwach wczoraj byłeś? Oliwa, nie? Po ilu piwach byłeś wczoraj? Ochlapo. Ty, słuchaj. Pamiętam cztery, a potem to już... Ale była sesja... Była sesja... Słuchaj. Była sesja rozbierana, czy... Nie było. Nie, no.
Ja bym chciał cię w końcu w telewizji zobaczyć, no. Ty zobacz, tam taki krzesła się osobno odblokowuje. No. Program Magia na gości, czy coś takiego? Czarpar. Darek jest jakiś taki zboczony trochę, co? Chcę kolejnego zobaczyć. Dobra, o to mi chodziło. Przesadzasz. Nie, a co tak w ogóle, tak na poważnie, bo to co słychać? Ty, Skowron, będziesz grał w nowego tego, Monstera? No. A w Diablo grasz jeszcze? No, daj spokój, kurwa. Chodź Darek, chodź, coś ci pokażę, Dareczku. No. Zginąłem. A ty grałeś na singlu czy na multi? No tak, no to no hardko, no tak. Pierwszy zgon w Diablo jest najgorszy. Włączyłeś głos? No to włącz głos, bo jak nie tego, to cię ludzie nie słyszą. Zobacz, Dareczku. Ty z nas robisz. No. To Macie ci wytłumaczy. Zobacz, Darek, coś... na przykład... Takie myślałem zrobić, prawda? Wchodzisz wiesz, w imprezę. Co jakiś czas, słuchaj, oczywiście tutaj według twojego uznania możesz dodawać ściany, ble, 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 wiesz. Ja tylko daję tylko taki przykład, wiesz. I na przykład co raz jakieś tam oświetlenie, prawda? W tym momencie to nie mam surowców do oświetlenia żadnego. Tylko, że nie za gęsto, wiesz, żeby to wyglądało. Bo jak zobacz, Dareczku, jak dojdą te... I ustawienia czatu głosowego. Stojaki... Nie? Wiesz, na przykład tutaj ścianę, no nie wiem, z czego tam uważasz? Ta. Chodzi o medyjskie albo inny tier, prawda? No, to jest chyba. Żeby to wyglądało na zbrojownię i tak co jakiś czas dać, żeby to nie było puste, wiesz? Oczywiście jak będzie uczta, to można zrobić jadalnie i takie tamtego. To już kwestia twojej wyobraźni i po całości. Żebyśmy to w końcu zaczęli szykować tak, jak powinno być. Łącznie z tymi wieżami, wiesz? To już mówię, byłoby twoje uznanie. No dobra, zobaczymy, czym będziemy dysponować. Może dodamy coś. No ale wiesz, to już można, wiesz, to słuchaj, można już tak rozplanować, pozwolę, ty, a to w ogóle ty, kurwa, to ja w ogóle, ty, ja, to ja na imprezie u was wczoraj byłem, nawet nie pamiętam. Nie, kurwa, nie byłeś na imprezie, Skowron. Nie? Nie, nie byłeś, Darek ci widział, że jesteś na jakiejś imprezie chyba. A gdzie on mógł widzieć, jak on co mnie nie jest na tamtym tym? To nie wiem, nie, to możesz coś wymyśleć, prawda, jak to wygląda, tylko że z tym oświetleniem wiadomo, jak najmniej, żeby nas nie łapały na slagi. To zostawię na razie, tak? To będziesz tak, no nie wiem. Takie kociki. No. Tego Monstera chcesz zagrać? Zapytasz się ten? Nie, no pytam się z ciekawości, ja nie wiem, wiesz, ja to nie. Widziałem ja to, na razie ja to jeszcze Dying Lighta, wiesz, jest... dwójkę ten. No właśnie widziałem, zagraliście. Miałem to kupić ostatnio jakoś, a kurwa mi się w ogóle nie chce grać w nic, kurwa, ostatnio. Na razie, wiesz, jeszcze... Stary jesteś. Macie iść tam do ciebie zobaczyć to? Po tych czasach, żebym tak, zobaczył. Ja już skończyłam. Chodź Dareczku, pojedziemy do Madzi, zobaczymy co na tam. Okay. Tak z ciekawości, z Skowronek, naprawdę włączyłeś Dwa. Ten głos? Tak, włączyłem, no. To, to fajnie. Tak, bo ja słyszałem. To wiesz, to ten, to powiem ci tak, że tak z ciekawości się pytam, bo ja mówię, ja DL2 robię i chcę kupić sobie ja tego to... dodatek, bo jestem ciekaw, no. Czy te wyzwania to jest hardcore, taki jak był hardcore bazooka, wiesz, DL2 czy nie. Ale to ja to gram bardzo powoli, wiesz, ja, słuchaj, ja fabuły to może przeszedłem, nie wiem, z jedną trzecią, a wbiłem już dziewiątkę i wbijam masterkę. Aha. Już wiesz, bo mnie tak, wiesz, fabuła jest fajna, wiesz o co chodzi, tylko że mnie to bardziej tak, lubię ten klimat tej posapo. Nie, no to nie, no. A siedzimy z Dareczkiem i Madzią, wybudowaliśmy w Konanie jeden z siedmiu cudów świata antycznego. Czyli co?
No latarnie. Teraz mnie trochę przysunę latarnie? Tym, bo to morską, no. I co, i taka zajebista no, jest? No człowieku, no to... Się, no się to... kurwa nie śmiej, bo... No ty, kurwa, zaraz się nie, to... Pewnie nie, ty, pewnie ty wybudowałeś, kurwa, bo Darek to się kurwa nie daje. Nie, no we trójkę wybudowaliśmy. Darek no, jaki statek odwalił. Tak, kurwa, to myślałem, że Darek się słuchaj, uży, kurwa. Wierz mi, że aż by ci w piętki weszło, no tak. Latarnia to jest dzieło sztuki, ja nie widziałem piękniejszej latarni. Nie wejdziesz mi na wizję, jak to. Ale ciebie, aż by ci w piętki weszło i to powiem ci szczerze, że... Dobra. Maciu, słuchaj, ale ja tak... Poczekaj, Madziu, ale powiem ci szczerze, że jakieś obrazy i lekkie takie, wiesz... Sztandarki, to a tutaj tam by nie, coś... nie ma takich obrazów, a standardów to ja nie wieszam, bo mi się żadne nie podobają, to... To nie wiem. Ja tylko daję ci takie pomysły, no nie wiem, po to tak wiesz, albo samymi kwiatami może to zostawić, może i masz rację. Bo faktycznie... No nie, to się nie, może na razie tylko kwiatki, może coś dodadzą, albo coś się wtedy doda, może. To się wtedy też mi się tak wydaje, wiesz, że... Ja tam dwie doniczki Magdzie przestawiłem trochę do środka, bo ten wystawało żeby zielone. Żeby nie wystawało, no dobra, pewnie. Nie no, naprawdę, mi się wydaje, że do tych marmurowych podłóg te donice, wiesz, lepsze, pasują bardziej, prawda? Wyglądają bardziej masywnie. Nie no i kontrast jest, bo kolor mają taki grafitowy. Tam zapomniałem, bo włas był do włożenia, jak dach budowałem. Muszę to zmienić. No zaraz zobaczę, jakie tam, co tam jest. No, nie mam teraz tego do tego, bo te... Strasznie rażące są, posłuchaj, ten kontrast tych ścian jest taki strasznie rażący i nie wiadomo, co tu pasuje tak na dobrą sprawę, może bardziej coś z tobą. Mi się wydaje, że nie usiadłaś na temacie po prostu dłużej, wiesz? Jakbyś usiadła na temacie dłużej, a, to... Jezus Maria, ale ty krytykę to opanowałeś w perfekcji, co? Nie, koniecznie krytykę. Mnie to ciekawi. No dobra, drugi skok. Pierwszy był w miarę udany. Żyje? Żyje. Bogdan chyba nie żyje. Żyje, Bogdan to żyje. A ja Bogdan, to, słuchaj, to... ja już tak potrafię kamerą operować, wiesz, jak lecę, czy to się w głowie nie mieści. Do blisko bronek nic nie grasz. Teraz mamy frajdę z nie, tych skupów. Nie chcę się jakoś kurwa powiedzieć, że nie mam w ogóle weny osobnej. Nie masz weny? Albo nie potrafisz po prostu grać. Kurwa, weź ty, co kurwa. Nie potrafię, jak kurwa. Pierdolę. Ty, Skowron, on jak tego nie powie, to... No, nie, kurwa, no, wiem, bo, no jak Diablo go pokonała, gra, która tylko polega na grindzie. Co ty pierdolisz, ty? Kurwa, na jakim grindzie, ty? No siedzisz i łupiesz te mobki tylko, jak ten, wiesz, kurwa, tak, łupiesz, no weź się na hardcore, to pogadamy, no. Jak twoim zdaniem łupanie tylko tych mobków, to tylko to wystarczy, to... Jakby tak było, to bym nie zdechł, kurwa, tak? Darek, to mówisz, żeby tam chodzi, idziemy na tą nomadyjską jeszcze wieżę. No już tylko i już zaraz nie, ja za bardzo się upalam na tą platynę w Diablo i kurwa nie, pierdolem, kurwa. Masz rację. To zanerwowy jesteś. To jest ile? Nie, to dwa, dwa miesiące straciłeś? Nie no, gdzie, dlaczego dwa miesiące tam? Nie to, że ja straciłem dwa miesiące, tylko po prostu... No kurwa tam nie wiem, no kilkadziesiąt godzin na pewno straciłem, tak? No bo na hardcore kurwa działam, no to... Zdajcie i koniec i bas kurwa zero, nie? A nie masz tych drabin, Darek? Ten, a... Nie, co teraz zrobię? Nie no, kurwa, nie chcę się to ja bogać, już mnie kurwa w kurwa. Nie, no ja się nie dziwię, wiesz, ale wbiłeś ze dwie postacie na setkę, czy nie? Kurwa, na setkę, to nie chodzi, wiesz co? Znaczy na 9-9, prawda? Ja no potem ja na 9-9. Trzy postacie mam zrobione, ale nie na 9-9. Mam je tak zrobione, że są endgame'owe, powiedzmy, tak? Ale nie na 9-9, bo to samemu to kurwa nie ma co latać, nie? To kurwa by je zbijał, to kurwa pół roku, kurwa. No ale to jest to tak, jak, no, dla, wiesz, jak komuś się nudzi totalnie. No zobacz, my siedzimy w Konanie. Ale ty, ja już mam chyba 6 tysięcy godzin, rozumiesz? Ja mam chyba 6 tysięcy. Ale ja cię rozumiem, Bogdan, ale po prostu ale w Konanie coś robisz. Tam nie jest nudno, wiesz. A tu no a jest co, w Diablo nudno. Też tu, masz mobka no i go no, bijesz tam. Tu nie, mieście, to jest nudne. Grałem, no to wiem.
Uwierz mi, że to jest nudne. Już w pewnym sensie to jest tak nudne, że już kurwa się nie chce dzisiaj grać w to, nie? Jest jak masz z kimś, jak masz 8 osób, nie? To wtedy okej jest, bo masz kurwa dużo więcej tego expa dostajesz, nie? Na balu na przykład, nie? Bo tam się expi. Ale nie masz takiego prestiżu. Jakiego prestiżu? Widzisz, co robię? Ale to... No, jeszcze nie patrzyłem. Nie, no Bogdan, co ty chcesz mówić? Uwierz mi, że nawet tobie to też by się rzuciło, kurwa, samemu takie granie, to jest, wiesz... Nie, no to ja w ogóle mi bo się skonanie, nudzi skonanie, ten... Wiesz, skonanie to jest trochę inaczej, no wiesz, tu budujesz, czy coś robisz, to jest zupełnie inaczej. To nawet potrzebuję jak masz tam, nie 10... Nawet jakbyś no, 10 ja idę tam, to i tak tam masz co robić, a w zjadło w koło robisz to samo i kurwa... I w pewnym momencie już, kurwa, to się nudzi w chuj, nie? Wejdź na chwilę na streama, jak możesz, tylko bez głosu i zauważ tą naszą latarnię. A wy gracie ciągle na tym offline'ie, czy coś innego gracie? Nie, no my siedzimy na PvP sobie. No jakby trójkę, no. A no, tak. No mówię, no czyli na tym offline'ie jakby, tak. No gdzie? No są ludzie, przychodzą, zwiedzają, dziękują, piszą jak do nas. 19 osób jest. Tak? Raz zalogowanych. Ale bić się nie możecie, nie? Między sobą, nie? Nie, nie. Znaczy, możesz bić się z popkami. No ale nie, chodzi mi między sobą, no. Nie, no to... Nie, no między sobą jest zakazane na PvP. Nie można nawet zabijać, chyba że ktoś ci... Smażonko, ale to nawet nie tego. Czekam na pana Darka. 26 jest z nami, czyli 23 osoby. Ja już jestem ten. Ja, Bogdan, już jestem na tych wieżach. Bo ja się typem kręgiem. To ja idę do ciebie na Medyjską, tak? A ja tutaj mam głowę zawracam. Widzicie, że wam się spodobało, kurwa, ten te budowanie, no. Wiesz, bo tu dodają dość... Chciałeś się na windach pojeździć. No kto jak kto, ale kurwa, tobie Darek to nie powiedział, że ty będziesz budował kiedyś, kurwa, nie? Kurwa, ja też się zdziwiłeś. Też mi ktoś kiedyś, jakby mi powiedział, że się hajtnę, to też bym mu nie uwierzył. Ale nie wiem, to wiesz, to innego. Nie, bez kitu, ale... fajnie wychodzi. A czy wiesz, to jest takie odprężające, wiesz o co chodzi, mamy wspólny pomysł, wiesz o co chodzi. Każdy, kto coś robi takiego, wiesz, fajnego, to inaczej to wychodzi. Ja to zawsze twierdziłem, że liczy się team do grania, a wiesz, a nie gra. Nie, no pewnie, że tak. Pewnie, że tak, kurwa. Ci sam mówisz, a co, ty nie mogłeś znaleźć teamów w Diablo, czy po prostu... Nie, no ja mam tutaj ludzi, ale to wiesz, albo się poschodzi, ale masz ludzi, ale tam fajnych ludzi, czy... Nie, w porządku są, no. Już nie musisz wiedzieć. No ten jeden, którego poznaliśmy, to normalny facet, nie? No to jeden to ma, kurwa, z tego... 60 parę lat w ogóle, kurwa i gra w to. Ciemno jest. Ciemno się robi. Ja idę tylko... Drugi to... Wy chyba obdał tego poznaliście, czy nie? Czy kogo wy poznaliście, nie pamiętam. Nie wiem. Takiego faceta starszego z 60-letniego. No to 60 coś lat ma, no. To on gra, obdał tego, ale to mówię, to już... Każdy z jakoś poschodził się, kurwa, i tak... Raz się zagra, raz się nie zagra. Nigdy się zgadzać nie możemy jakoś tak, żeby wiesz, tak gadać. O, widzisz, ta drabina tu idealnie pasuje, co? Mhm. Na twórkę. Ale stąd się nie wczytuje oświetlenie, widzisz? Jednak to światło nie jest takie. A już się chyba wczytywało. Musi być ta stojąca latarnia. I to zrobimy, wiesz? Ja pójdę ten. I zobacz, i tutaj, prawda, jeszcze zrobi coś fajnego. Z dwóch stron? A, nie posuwało ci coś. A ja nie słyszę, ktoś nic nie mówi. A ten, z tej strony nie, wiesz, trzeba by było przeskakiwać. A tu normalnie przeszkadza. Na ten. Nie, no to trzeba będzie dokończyć, wiesz, tylko ten dach, no. Ale ściąganie z tych ścian. To jest ryzykowne. Ale nie dostawia, jak nie ma stabilności. Jak nawet przypadkiem się ściągniesz... czytać, czy czasami nie wiesz, bo ktoś ściągnie... Nie, ogólnie przy tej pasywie, to jeśli ściągniesz jedną ścianę, to nie jest tak, że od razu ci pójdzie całość, wiesz? Tylko zostanie jedna dziura. Nawet przy takim konstrukcie, bo będą ci boczne trzymały.
Bo ja to rozkminiłem, ten cały system, wiesz, o co chodzi z tą stabilnością tutaj. Więc to jest tak, jakbyś miał na bez stabilności, no to by ci poszedł cały słupek, a tak to ci zostanie, wiesz, normalnie i tylko okienko wyjdzie. Ale jak już dostawisz bez stabilności, no to już jest lipa. To ci będą już ściany całe, więc musisz być zawsze przerobiony na stabilność, jeśli coś zniszczysz. A tak to się by nie trzymało. No ten dach to fajnie by... Fajnie wyszedł. No i to, no nie, no Darek, trzeba by nie zmienić tutaj oświetlenie. O, teraz się zaczęło wczytywać. Z windy będzie się chyba wczytywało, wiesz? Madziu, powiem tobie tak. Czy niebieski? Jestem przeciwny. Tylko, że to nie mogą być te naścienne, a muszą być stojące. Jednak. I No dobra. Z mojej perspektywy to wygląda, że tak by było fajnie. Znalazłam takie proporcje, Tylko znaczy czy takie, no jeszcze... nie wiem, coś, powiesz, powiesiłam coś i sobie zobaczcie, bo... No idziemy. Darek, to bo trzeba potrzeba do tych stojących. Pochodnie, bo to chyba pochodnie robisz z młotkiem. Tak, to zaraz ci powiem, co ten. Ale to możesz zostawić te i dostawić pochodnie. Te żółte? To masz żelazo, ten pochodnia i drewno. Dobra, ja to zmienię od razu, wiesz, i pójdę do, pójdziemy do Madzi, co? Skoczę do Żelazo Lasa. powinno być w piecu. Bo ja tam na ten. I drewno, mówisz? A drewno jest w tym, w tych kufrach. To tutaj jest na górze, na warsztatach, tak? Nie, no to na Na ryboczówce, statku? nie? Na rybaczówce? Na ryboczówce. Dobra. No dobra, no to... Nie wiem, muszę wjechać i jeszcze raz zobaczyć. Bo tam, posłuchajcie, są takie Nie te zgon, czerwone kurwa. takie. Nie, na w życiu. Słuchaj, krew cysnęła z wody jak gejzer. Ale jak nie chciałem ci nic mówić, że ja już tam tę stronę Jest zgon, testowałem. kurwa. Ja już tam tą stronę, to ona się wydaje głęboka ta woda, a tam jest płcista. To prawda, no. Ładnie to wyglądało. Taki wulkan radości z ciebie trysnął. Zgon, Krzysiu pisze. Ej, Krzysiu, siemaneczko. Siema, siema. No, zgon, ale jak to ładnie wyglądało. Mówię, piękna sprawa. Dobra. Mówisz tak, żelazo w piecu. Mamy żelazo. I drewno. Zwykłe drewno, tak? Tak, i te, i pochodnie musisz sobie zrobić. Zielone też jest w tym. Jakbyś nie miał, to zielone jest w Zwykłe skrzynce też. pochodnie? Tak. Jak sobie odpalisz ten młotek, to tam wszystko pisze. To jest na tym, te gadżety, Dobra. ten ostatni, ostatnia zakładka. Dobra. Czekaj, i jak wezmę teraz młotek? To dajesz do, w prawo, do końca i to jest chyba drugi albo trzeci. Dobra, ozdoby, tak? Pyk. No. Oświetlenie. No mogę stawiać, dobra. Wiem, o co chodzi. Dobra, Pisa co Madziu chciałaś? Chcę zobaczyć te niebieskie, tak? No. Witraże. No dobra, no to zobaczymy. Po te oświetlenie mówię, ja już musimy zmienić, no. No cały czas mnie kordzi, żebym ten dach dostawił, a to pewnie jutro dopiero zostawię, wiesz, skończymy tą na medyjską, podarek tam mają ogarnąć już do końca. I chyba zacznę z Siftyf, bo mówię, że z kamienia ostatnią. Nie, no i to fajnie wygląda. Mi się podoba.
końcu nie wygląda to tak pusto, wiesz, troszeczkę to no. Oj, 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 oj. Rozbiłam się na schodach. Na których schodach? No. To jest god? Tak. Trzeba uważać. W środku tak wieszałam te dekoracje, że nie zauważyłam, że ze schodów spadam. No marnie to wygląda. Co marnie? Chyba ci nogę urwało. Ale nika. Ty Bogdan. No. A pokażesz tą latarnię? No, zaraz pokażę już. Tak, PZU życie kupimy im. Co ty? Po dwóch latach dopiero nie wiem, czy samobójców liczą. Już poczekaj. No, ja cały czas jestem na tej, wiesz. Tylko wiesz co, zmienię oświetlenie, dobra, skowronek. No spoko, spoko, nie, bo ja to oglądam też, nie? Włączę z maskę, to... To teraz tak. No to dobrze, przynajmniej sobie zrobię jeszcze dekoracje. To osiągam te pochodnie. Jak mówicie, że to jest ten siódmy czy świata, no to tak zobaczę. No to tak jest. To to jest właśnie siódmy. Muszę się skupić, żebym ściany nie rozebrał. Wiesz, nic się nie odzywam na chwileczkę. Możesz nadrabiać, panie Skowron. Jak a ty Skowron nagrywa coś na YouTube'a? Nie, to... Ja myślałem, nie, no, że Diablo będziesz nagrywał streamowo. Miałem, wiesz co miałem zrobić, bo robiłem te solo rany na Ubera, robiłem, ale... Miałem nagrać i nie nagrałem w końcu. A teraz już się wpływie, już się nie chce nagrać. To nie ma co cię denerwować, trzeba się uśmiechnąć i kupić sobie. Tak, te Ubery bym tak robił jedno solo, bo to mało kto to robi, kurwa. To robią ludzie, nie? Ale. Ale nie umiem. Robić Ubera solo to jest już tak, wiesz, to już jest taki wycyn, powiedzmy, nie? Czy jak ty mogłeś zginąć na tym hardcore? Przez laga czy przez pazerność? Kurwa, wiesz co? Przez głupotę swoją, kurwa, zginąłem. Nie? Przez pazerność, tak? Przez to, że kurwa, jak wchodzisz, robisz baluny, nie? Czyli tam, gdzie wbijasz ten level sobie najszybciej, tam jest najwięcej... No baluny to masz bala, czyli to jest ostatni akt, jakby, tak? I ostatni boss. I tam masz... najwięcej expa masz za to, nie? No. I wiesz, jak jest 8 osób, a ja tam wlazłem, żeby szukać wejścia, bo tam musisz znaleźć dwa wejścia, żeby przejść do tego bala, nie? I to przebiegasz to jakby, nie? Ten pierdolnik cały tam, no. I kurwa, jak jest 8 osób, no to mi jest, to jest coraz ciężej, tak? To wiesz, jest gra zalica jakby, jak ja tam biję się, to tak jakbym za 8 bił, nie? Sam. I mi pierdolną ktoś tam, kurwa, w plecy i chuj, no i mnie zajebał, kurwa, i tyle. To takie łobuzerstwo. A to ze strony zwykłych NPC-ów, prawda? No tak, no. Ale to... Znaczy ja wiedziałem, na co się pisze, tak, kurwa, no przecież to... Zawsze dawałem radę, ale no gdzieś tam, wiesz, chwila nieuwagi i kurwa, i chuj, no i leżę, no. Tak właśnie jest, ja też mówię. Teraz kontynuuję rozmowę, tylko się muszę skupić, bo... No i jak te niebieskie dywany? No mówiłem ci, że mi się podobają, wiesz. W końcu nie jest tam aż tak pusto, wiesz, bo to, wiesz, to dopiero nabierze uroku, jak to właśnie będzie, wiesz, choć ciut przydekorowane, bo nie oszukujmy się, no. Żebym znowu nie... Gdzie ja tutaj leżę? A tutaj leżę. I te oświetlenie mi się wydaje. Tak, tak. Po niebieskie jednak by tłumiło za mocno to. Już skowron idę, wiesz? Zaraz ci pokażę. Nie, spokojnie. Mi się nie śpieszy. Wiesz. Kurwa, wiesz. My i tak streamujemy zawsze, wiesz, koło godziny. To...
teraz w soboty będziemy streamować cały czas o tej godzinie mniej więcej, bo tak chyba najlepiej nam pasuje, wiesz. No, jest mocno oświetlone, powiem ci teraz, Madziu. Teraz będzie to większy... To tylko ten, we trójkę gracie tylko, czy ktoś jeszcze gra z wami? No obecnie tutaj we trójkę gramy, no. Jest jeszcze Krzychu i Dawid jest na serwerze, ale oni mają osobny klan, no, chyba sobie będą budować tak samo, właśnie nie wiem, Krzychu. Co będziecie tam budować? Ale widzisz jaki konstrukt? Jak ci się to podoba? Ej, ale coś ładne. Tutaj... Coś tutaj ładne dzisiaj i, chyba... Ładne, Jacek? Ładne i duże, no jak zawsze, nie? Nigdy kurwa... Jacek, mały coś ci się tutaj budowało. Ściany popieprzyły. Jakie ściany? Gdzie? O tutaj. Okna. Widzisz? Ten jeden pasek powinien być bez okien. Nawet jest leniem, kurwa, też sobie. No, który pasek jest, powinien być bez okien? Dwa, no co ty? No zwróć uwagę, no stań tu i zobacz, że masz... Widzisz? Nie. No jak nie? No ten pasek, gdzie tu stoisz, o ten, to powinien być z oknami. Zobacz, patrz. Ten. Ja tu okien, gdzie ten? Ten, tu, ten. Gdzie powiesiłam teraz ten dywan. No bez okien jest. No z oknami jest. Ten pasek... No, o Jezu, się... no zaraz ci pokażę, no... Ale zimno. A masz kontro taka selenowa jest, kurwa, taka... Co masz ty takie ubrania? Powiem ci, Maciu, szczerze, że... Wierz mi, zabij mnie, ale nie wiem, gdzie ty powiesiłaś ten... Bo tutaj na oknach nic nie widzę, żeby tam okna były, ale dobra. O Jezus. No dobra, zobacz, patrz, masz ten pasek z oknami, o tu co stoję, tak? No tak, zgadza się. Jedź do góry kamerą i zobacz, że jest pociągnięty do góry, tak? Jest, tak, błąd mój, tak. No dobra, no to już, no i po co ja zgadza się tego... A może, no nie, to ja i tak musiałbym przyjść to zmienić, bo ty nie jesteś na stabilnie zrobiony. Madzia, ale jaki ty masz stój, kurwa, fajny ty. O, tutaj będzie wisiał ten dywan i ty go później ściągniesz. Dobra, to ja to zaraz zmienię, faktycznie. Faktycznie masz rację, tam jest błąd. Teraz przy zakładaniu dywanów. Ładne kolory, co? Fajne kolory są teraz. Ciekawe czy ten, no dobra, to zaraz to zmienimy i tak, wiesz. Bo ale tak mi się będąc... trochę nie podoba, no. Ale co ci się nie podoba? Te dywany, co powiesiłam. Bo one miały iść tak, a teraz... No to... Miały iść tak... Ale to musisz na spokojnie, wiesz, ogarnąć sobie. Ale co na spokojnie, no. Jak ty już byś chciała teraz, tak, żeby ci się podobało? Tak. Panie Skowron. Teraz to nie ma słońca, to świeci za mocno. Bo to miało iść co jeden i to tak zostaje. Pójdę na tą wieżę, o tak, to będziesz lepiej widział. Czekaj, tu jest za mocno. Boję się, oho, spadam. Nie denerwuj się. Nie denerwuj się. Złapałam się tych. I śpiewaj. Zabijam dzika, dzik. Krew z niego sika, sik. Właśnie. To jest na odstresowanie melodia, co? No bo ile się biegnie, co? Skowron, żebyś ty wiedział, ile czasu poświęciliśmy na ten mur. No, myślałem się tak naprawdę. Dobra, i teraz będziesz widział, tylko patrz tam. Te szkiełko. No wszystko po całe czasu, kurwa, nie? To tam biała to jest ona, nie? No. No ale gdzie kurwa jest to światło? Większe nie świeci. Nie słyszałeś oszczędność prądu? Ty. No nie, ty. Natalia ma światło, kurwa. Gdzie jest światło? Dobra, przebiegnę się odświeżę. Nosisz je w sobie. No, to by nosę, kurwa, to nie dla siebie, kurwa.
Oszczędza się światło. Przecież nie słyszałeś, co premier powiedział. Oszczędzać okay. Jeszcze raz. Ja dupie mam kurwa tego premieru. Może nie tak głośno, bo... Nie powinieneś tak mówić. CBA? Tak, no to kurwa, proszę bardzo, drzwi otwarte są, mogą przyjeżdżać. Dobra, dobra, każdy jest taki mądry, a jak na chatę wjadą, to kurwa nie jeden się musi Darek, przebrać. A jeszcze jedno chciałem powiedzieć, Darek, słyszysz? Ty, nie wiesz, o tym gadasz, kurwa. Dobra. Dareczku. Co? Latarnia działa w nocy. Ja wiem, że kurwa latarnia działa w nocy, ale kurwa to... Słyszysz? Ale to nie jest zwykła latarnia, to jest mądra latarnia. Ja wiem, ta mądra, ty kurwa, magiczna. Bo ona nas oświeca. Ale słuchaj, no, ten Darek, no. Słyszysz? I na ciebie górze to może... już kurwa nic nie oświeci, kurwa, ty. Słyszysz, na górze, coraz by dał jakieś, wiesz, światło, wiesz. Gdzie na górze, na murze? Po całej gdzie... długości muru, tego takiego. No, tylko na pół piętrach będzie, będą te dywany. Ładny murek z kowrą. No zajebisty. I nie ma szpary, szczur się nie przeciśnie. No i z tego chyba dolniejszego, nie wiem czy to tak. No patrz. I w tym samym miejscu wylądowałam i z tego górnego łapię, a z tego dolnego zabiła mnie. To niedobre to. Ja czekam na noc zobaczyć, czy to będzie widać. No ja też zaraz będę tam. Wiesz co, jak się myślałem, żeby tam wziąć i ustawić, nie wiem, z 4 ogniska te duże i je wszystkie zapalić, nie? Czy to by było lepiej widać? Ogniska strasznie lagują. Zresztą kto by tam do pieca dokładał cały czas? Z kowrą. To żre węgiel jak... A czy nie, no to... Tak nie wiem, ale... się sam to dokładaj, ty kurwa. Kurde, ale ty jesteś... Ty jesteś piecowy, ty, słyszysz? Piecowy by był. Skoro nowy awans masz, słyszysz? Jak cię Darek docenił? Ale jak cię Darek docenił, co? Kurwa, skoro nie jest robota za 10 tysięcy, słyszysz? Ty co? Za 10 koła jest robota. Za ile? Za 10 koła? No. Taki dobry, to nie biorę, bo... Nie, no pomoże ci gadam z zapalacza, tylko musisz mieć swój węgiel. Aha, tak, to ci składa, że ten węgiel zapłacę, się kurwa, ty. To jak kurwa, że ten węgiel zapłacę, nie są nic, kurwa, to bardzo. No a druga, ty, kurwa, tena, ale mam jeszcze jedną robotę, tylko musisz mieć swoją drabinę, nie? A pierdol się, kurwa. No płacą piątkę, słuchaj, piątkę od sztuki płacą. Tu u nas w lesie. Baterię to wymieniać. Tylko drabinę musisz mieć. Weź, kurwa, dalej, wiesz co, ty cezarówki w lataniach po wymienię, kurwa. Oj. Skąd pan się bierze w tych głowach? Ja cię kręcę. Za dykę to jest normalnie. Kurwa, dalej, to był pierdolnięty odłożenia, kurwa. Nie znasz historii mojego swetra, kurwa. Tak, tak. Swetra, kurwa, jakiego swetra, ty, kurwa. To ty go pierdolił, ty. Oj, nie jest moc w tym przekazie. Kurwa. Oj, Skowronek. No ale ty już wiesz, to już Skowron, to już nie jest Darka wina, no. On nie miał... No ja wiem, no przecież ja wiem, przecież on nie miał łatwo w życiu. Nie miał łatwo. O, jest. Tylko nie miał na to... Nie miał na to wpływu. Teraz tak, robię takie magiczne tabletki, no, że kurwa, wszystko się da naprawić. Takich tabletek nawet nie ma, kurwa, dla ciebie. No bo jak mówisz, że od urodzenia, no nie miał na to wpływu. Przez pierwsze tam parę lat nie miał na to wpływu, wiesz. Teraz to zatruję tam, my z Darkiem to się lubimy bardzo. Jak dwa łysy konie. Padaj, patolu. Ty kurwa, z tej palu. Ty kurwa, mędro, zobaczaj. Będziesz chciał kurwa pogadać kiedyś. Przecież kurwa, wszyscy kurwa wiedzą, że jesteś po Żydzie. Ała, kurwa. No. Po Żydzie, kurwa. Zaczęło się, rozwiązałeś pudełko, to teraz będziesz... Tak. Ja do ciebie tam kurwa pojadę kiedyś, poczekaj kurwa. A ty obiecujesz, a ja czekam. Dobra. Kurwa, listy piszę, a tu chuj nic. Jaki kurwa listy? A listonosz nie donosi. No, listonosz nie donosi, bo to takie listy wysłał was, kurwa, że... Nawet kurwa nie dochodzą.
Gdybyś wcześniej przyjechał, jakby miał 1,70 m, cycki i zgrabną figurę, to byś zaraz był. To by przyjechał, no, to by przyjechał. Tylko pamiętaj, jakie nogi, taka stacja, nie? No, właśnie, kurwa. Są przystanki na żądanie. No, a jak to też nie wypali, to drezyna. Idę to poprawię, bo już mnie to mierzi. Pogadali wariaci. Ja to kurwa żałuję, że my żeśmy nie nagrali wtedy z Darkiem. Darek był i kto jeszcze był? Marcin był chyba, nie? Ty pamiętasz, Darek, co w Destiny graliśmy? A tego... Co żeśmy kurwa tego wejścia, ty chyba nie mogłeś znaleźć, ty któryś z was, nie pamiętam. No. A nie, no wyście tam błądzili, a ja na Krzyśle siedziałem. Co takie jaja były, kurwa, to z Marcinem graliśmy, nie? Tak, z Marcinem. Nie, no kurwa... Nie, oni kurwa wie... No, oni tam filozof... Ale co ty dupisz, kurwa, doktorat, żeś się tam pisali? To ty, kurwa, żeś zamulał tam, kurwa. Jak zamulał? Szukaliście tam, bo tam trzeba było chyba trzech rzeczy znaleźć, czy coś takiego. Nie, i chodzą po tym, kurwa, chodzą. A ja mówię, ja już jestem przy tym wyjściu. Ale jak tyś to, kurwa, zrobił? I to cały czas się zastanawiasz, jak? Jak? Przecież Darek ma Downa, a kurwa on się cię odbył. O co się chodzi? Raz coś, kurwa, zaraz im palić. Ale dobrze to załatwiłeś. Nie powiedziałeś im, hamom, tylko sobie usiadłeś i czekałeś, a oni niech się głowią, co? Jakim kurwa hamom ty od razu? Darek nauczył was grać w Destiny, jak to się robi fachowo. Tak. On sam może nauczyć, kurwa. Weź ty, kurwa, nie śmieszaj mnie, kurwa. Zawsze idź w stronę światła. Darek, to było powiedzieć tak, ja was przeciągnąłem, a wy jeszcze z protestu. Tak, mu się, kurwa, ja mu się udało, kurwa, i tak udaje, wiesz, kurwa. No ale raz wystarczy, ja powiedziałem, to nie sztuka być. Ja nie udaję, ja wiem, że jestem oryginał, wiesz. Darek jest... Trzeba się urodzić takim, to nie ma takim. DPS-em, a nie. Tego się nie nauczysz. Nie, no kurwa. Albo się to ma, albo się tego nie ma, nie? To jest takie wewnętrzne światło. Tak. Tunel. On ma to światło chyba na ogół, kurwa, jakoś nie. Nie. Bo cię zablokuje na dwie kolejki i... A kurwa zablokuj, że kurwa w dupie. Co dzisiaj pijemy z kołoronek? Już hej, piwo piję. Dzisiaj jest... A nie, dzisiaj jest sobota, Skowron, post co ty? Jest, post. Dzisiaj like, a co mam, nie post tam, kurwa, jakiś tam, ja nie jestem like, inny, kurwa. Nie, ale to nie chodzi, o nie. Do nieba nie trafisz. Do czego nie trafię? Do nieba. Nie będziesz, Madzia, nie będziesz wierzę, z nami, takie, nie będziesz, takie rzeczy. Nie będziesz z nami, kurwa, grał tam w niebie. No. Będzie sam w piekle, kurwa, siedział tam. I no próbował nie, przejść tak, w ten tak, kurwa, nie ma żadnego piekła, nie ma tam, kurwa. Kurwa, tam, tylko potem nie narzeka i nie dzwoń, że ci jest za ciepło. Tak. Jak na pewno będziemy być zajęte. Pierwsze to, co od ciebie będę szukał, kurwa. Ale to... To zawsze się tak mówi, nie ma nieba, nie ma piekła. Ja nie wiem, skąd. Ja nie wierzę w takie, kurwa, powiedzmy, rzeczy tam, nie wiem. Kurwa, w niebo nie wierzysz, a w świętego Mikołaja wierzysz, to o co tu chodzi? A kto powiedział, że w świętego Mikołaja wierzę, kurwa? No to przecież ostatnio żeś gadał, no kurde, kiedy on przyjdzie, musisz już doczekać się u mnie na niego. Weź, ty co ty mówię, pierdolisz? Mikuś. A my mówimy Skowron, przecież to luty jest! Ale ja kurwa nic nie mówiłem w ogóle pierdolisz się, nie? To może Darek mówił i Darkowi tak tłumaczyliśmy, nie? Może nie pamiętasz po prostu? Nie pamiętam, przecież gadał wczoraj z nami, kurwa, jakie kiedy wypapali. Weź kurwa, Darek, już na tyle, kurwa, jest nie. No nie pamiętasz tego? Nie, kurwa, nie pamiętam tego, bo na pewno tak nie gadałem, ty, nie pierdolisz. Bo ty masz tego kolegę Niemca, Alzheimera, kurwa. Chyba ty, kurwa, twoja babka, kurwa, ty. Alzheimera. Olu. Już Madziu zmieniłem. Dobrze. Ja też ściągnęłam tam te dywany, bo one chyba tylko dobrze wyglądają. Nie ma tu pieniędzy. I teraz to tu się świeci tak na żółto, że aż normalnie masakra, no. No właśnie nic nie widzę, żeby się świeciło. Ty to, że się tu odjebali. Boli mnie życie. Jakieś chujowe zalówki żeście kupili, kurwa. Gdzie? To są energooszczędne. No, kurwa, no, filmy osłam, kurwa. Ty, Skowron, a bo my już przegadaliśmy...
przegadaliśmy ten temat, a nie znamy twojej opinii. Co sądzisz o tych robakach? W jakich robakach? No o tych robakach, co będziesz musiał jeść. W ciasteczkach. Jakie kurwa będę musiał jeść robaki? To ty kurwa na jakim ty świecie żyjesz, że ty nie wiesz? Na jakim człowieku kurwa mi się żyje? Zamiast mąki! Ty! Co wy pierdolicie w ogóle mi kurwa, jakieś nie wiem. No co ty, no nie, no, nie wiem, ja nie wiem o tym. Telewizji nie oglądasz? Coś leci, ktoś. No uwierz mi, że telewizja to nie ma. To zajebiście wygląda, bo to... Że dwa lata, kurwa, to... Ten byś to musiał nagrać, wiesz, jak to fajnie wygląda, jak samobój jak ktoś... Nie oglądam telewizji, kurwa, bo... Ale co, z którego momentu, pani Darku? No jak patrzysz, pamiętasz, gdzie stałeś, tam gdzie się te światła wczytywały, nie? No to idź w koszt. Czekaj, światło, no to poczekaj. Poczekaj, no musisz tu wyjść na ten pierwszy balkon, nie? No jak jest winda, to powyżej windy, nie? No na windzie stanę, ten balkon. A ty pójdziesz jako tester. O kurwa, znowu zgon, nie. Nie, no jako tester, no przecież udało się. No to dobra, to idę. Nie, wiesz, rozumiem. Więc ciasteczka z kobrą będą z robaczkami. A z jakimi? Mhm. Co to za różnica? Robal to robal. No nie no, kurwa, jak? No nie różnica, robaczki. Tak? No kurwa, robaki dużo białka mają. No patrz, no nie mogę, no nie mogę. Kurwa, robaki dużo białka. Nie, no przecież... A wiesz, że będzie ten limit piwa w roku? Tak, weź się kurwa, nie oświecam je kurwa. Nie, no ci mówię, no jak wprowadzą robaki na początku, później prohibicja. O, teraz to się świeci, teraz to widać się tego. No, o jakich robakach wybudzicie, kurwa? Ojeju, no Trzaskowski chciał wprowadzić w Warszawie, jak to się nazywa, 16 kilo mięsa na rok, 30 chyba kilo, no. Nie, 90. A kurwa, 90, on będzie spierdalał kurwa tonę, kurwa, nie? Przez rok pewnie. 90 kilo no. na nie, białą? Nie, no wszyscy, no. Dwa samochody na 100 osób, fajnie by było. Właśnie no, byłoby eko, czasem, ja kurwa. Jestem za eko. Ja jestem za tym. Ja jestem... Kurwa, ten Trzaskowski jest tak pierdolnięty. Ja mieszkam pod Warszawą i ja z miłym... Ja mieszkam pod Warszawą i ja z miłą chęcią zgadzam się na to, co Trzaskowski... Ja popatrzę. Trzaskowski będę... to jest pierdolnięty, to ja wam mówię naprawdę. On jest pierdolnięty tak, że to jest balaga, nie? Ten człowiek to w ogóle on nie powinien być w rządzie, kurwa. Nie wiem, w ogóle kogo kurwa wybrał, nie? Warszawiacy! No, to właśnie widać, kurwa, jacy mądrzy są, kurwa, no. Ty, ja nie jestem z Warszawy, absolutnie. Ale ja nie mówię o tobie, tylko mówię o Kunie, nie mówię o tobie. Ja tylko... mieszkam w Wołominie! No to, ale ty mówiłeś, że pod Warszawą mieszkasz, tak? No pod Warszawą, w Wołominie. No, ale to pod Warszawą. Jesteś. Ale warszawiacką nie jesteś jakby, tak? Absolutnie. No jak może być, nie może być, no, logicznie. Jestem no. Wołominianką. No dobrze, no to... Ja się urodziłem w lesie, więc jestem leśniczy. Ty to kurwa to w kapucie się urodziłeś, kurwa. A Darek się urodził w gaju, więc jest gajowym. No, ale kurwa, no. Darek, dobrze mówię? Ja jestem leśniczy, a ty gajowy. No, dobrze, fajnie teraz to wygląda. To jest elegancko, bardzo ładnie. Co znów no. wygląda? Teraz się, ale teraz Darek się świeci ta latarnia. Uuu, panie. I to no, ja na to czekałem, a ten, a... Ale dobra, to ty... Obejrzysz sobie, słyszysz na powtórce. Idę strzelić samobuję. O, tak, tak. Teraz to się fajnie świeci, no. No teraz mówię, to zmiana oświetlenia teraz to jest latarnia, człowieku. Halogeny, jak skurczymy. Kurwa, tam kurwa wszyscy widzą w ogóle. Nie, no teraz to jest... Normalnie koksiu. A fajnie, nie? Kto budował to latanie? No we trójkę. Bogdan. Znaczy nie, no we tak, trójkę, no. No, no. Konstrukt wyprowadzałem ja, wiesz, no widzisz, ale we trójkę działało. Ja tak myślałem, bo tam daleko, kurwa kosby na świecie nie budował. No to, ale to wszystko tutaj to Darek budował. O tutaj pod spodem, nie widzisz? Łącznie z tym statkiem. O tu wszystko to. Tak, ja nie mam bocianiego gniazda na statku nie mam. O, tak. Czekaj teraz. Poczekaj, Darek mów kiedy?
A będzie tu widać, jak ciemno no, jest? No nie wiem, spróbujemy. Dawaj. Dobra. Nie no, poczekaj, jeszcze jasno zrobi. Dobra, no. Dawaj, zobaczymy, dwa razy skoczy. Nie, nie namawiaj. Dawaj. Bogdan, przestań. No bądź kolegą przynajmniej, chodź. Gojowy, dawaj. O, chciałam ci kopnąć. O nie, chciałam ci kopnąć. Ale wiesz co, ten, wiesz jak se tu, jak deszcz pada, nie? Wy tego nie widzicie. Wy tego nie widzicie, ale jak się stoisz tu na latarni, stoi na tych blankach, nie? I jak deszcz pada, to taki żółty pada. Odbija się to no, światło. Nie no, a teraz to jak to prawdziwe. Nie, to też się. Madziu, zobacz. Patrz, nagram wam. Jacek, chciałam cię kopnąć i spadłam i się zabiłam. Ale to kozak wygląda, no. Ale to mnie sam wyjął, a to mnie zaginie, kurwa. Tutaj. Bandzi zróbcie, na tej latarni bandzi zróbcie, kurwa, na nie będzie skakać. Ale to. No i tutaj tak. I jednak nie można zadawać za dużo oświetlenia, a tutaj to wygląda jakby to normalnie cud, miód, malina. To jakby parę z rozrywki chyba wygląda. No gdzie no? Latarnia morska, no. Siódmy... A nie no, chodzi całe światło. Tak, wiesz, tak wszystko świeci, że to tak, wiesz. No tu jeszcze będzie tower, defense, a tam będzie jeszcze... Ale pod spodu nie widać, wiecie? Nie wiem dlaczego nie widać, albo mi się jeszcze może teren nie wczytał. Nie wiem, w każdym razie. ZW. Czekamy na pana Darka. Noc jest krótko, gdzie jest księżyc? O tam, to już zachodzi. Akurat 2 minuty i już. Mhm, jak stoisz pod wieżą, to nie widać tych. Światełek? Świateł, no. Ale lipa. Dlaczego? No bo to, ale to i tak przecież nie zamykamy tego. Ja tu gdzieś spadłam. Nie, tam to będzie lepiej widać, jak pan Darek skacze. Szkoda, dlaczego tego nie widać? Coś popsute. Albo mi się po prostu coś nie wiem, ale nie no, wszystko mi się. No i dobrze, widać, teraz już mnie będzie widać chyba, nie będę lecił. Poczekaj. No ja cały czas obserwuję, więc. Czekaj, tu mówię jest. Tylko no, to muszę tu skoczyć. Nie? Dobra, przygotuj się. No, i lecę. Ojej. Kurwa, dwa razy dead. Ładnie. Prelaprilis. Widzę, Ty to, ja nie chcę ci nic mówić, ale to trochę wyglądało jakbyś zlatywał z World Trade Center. No samo byś To wyglądało jak w Assassinie. Poczekaj, bo kicha, bo tu wszędzie leżą. Dobra, następny stream będzie zameczek nasz. Co? Darek tu mopki poustawiał obok tronu. No nie, tu boisz się, tam jest. Stężenie pośmiertne. Jak stężenie pośmiertne? No nie mogłam zebrać swoich zwłok. Tak, ja bardziej wolę ten kamień taki, z tego kamienia, on jest taki jakiś milszy, lepszy do dekoracji, bo te jasne, one nie są takie dobre do dekoracji. I się tak ciężko dekoruje. Ty Darek, na tym statku tutaj to będzie to ten warzywniak, tak? Tylko? Nie, no tu są tylko... Tylko jest tak, że coś przyjechało, nie? W sensie towar, nie?
Przyjechał towar na dzisiaj, na dzisiejszego streama, a jutro już go nie będzie. A tam dalej będzie normalnie targ zrobiony, nie? Tylko tu jest tylko takie coś, że coś przypłynęło, nie? Ta dachówka mi się podoba, no. No i będzie w końcu sezon trzeci, prawda, w Konanie. Zobaczymy, no i zobaczymy, co tam dodadzą, nie? A tu pokój map wcisnęłeś? No tak, bo ci mówię, że ten, że wziąłem i do Madzi, jak się teleportowałem przez ten kamień, no to tam było trochę czekać, żeby to spaczenie zeszło, nie? Bo no, jak levelowałem mopki na tym, na bezimiennym, no to nie chciałem mieć spaczenia, a potem mi się nie chciało czekać, to mówię, zrobię ten pokój mapi. I tak go ten, już w tym tygodniu to będzie usunięte, bo tu muszę dalej poprowadzić, jakieś domki pobudować. Tylko tak pobudowałem tu, żeby... Nie, no bo to jedno z drugim nie przeszkadza, więc w każdym razie będzie fajnie. Mieliśmy iść do sąsiadów, w końcu odwiedzić sąsiadów i popatrzeć, jak oni nie budują wiem, czy na on tam w ogóle. On tam w ogóle jest? Już może sobie dał spokój. Nie, nie, ale sąsiedzi ogólnie i na mapie, jakieś świątynie nowe powstały, to pewnie no, 30, ile? Dzisiaj było 30 osób na serwerze. No tam, gdzie Zombirella była, to widzę, że tam coś pobudowane jest, pokój map jakiś. Tam jak zawsze. Tylko od strony jakbyś biegł siarki, nie? I wbiegał na tamten biom, to od tyłu tak, nie centralnie. Ja muszę sobie chyba jakiś kostium zmienić, bo już mi się znudził ten. Znaczy on mi tylko służył do wytrzymałości, prawda? Ale coś muszę zmienić. Dobra, bierzemy się do roboty, co? Kończymy tego streama. Zaraz. Nie ma sensu. Za tydzień nagramy następnego oczywiście. No może Skowronek nas zaszczyci będzie też. No. Jest jeszcze? No. Czy już poszedł? Jestem kurwa, żołnierz. Skowronek, to chcesz powiedzieć do narodu? Nie. Jakieś orędzie, coś w stylu. Nie, słuchajcie, nie, najważniejsza nie, w życiu jest miłość, serduszko, nie, no waleczność. Nie. Kurwa, ty jest sobie. Grajcie Diablo na hardkorze i będziecie wielcy. Ty będziecie się kurwa tego Diablo, kurwa ty. Weź nie krzycz na niego. Nie, nie krzycz na niego. Jaki krzyczy? Ja normalnie mówię, kurwa, ty jaki krzyczy. Ty, a jakbyśmy zagrali w Monster Huntera, to będzie z nami streamował? Ale co, z tego nowego? Nowego. No, ale nie wiem, czy ja w to będę grał. Ja będę grał. Ale Skowron, to jest... Poczekajcie, nie, bo jeszcze na streamie jesteśmy, to, żeby to było oficjalnie. No. Tylko, Skowron, naprawdę. Jakby, tylko, że tak, że... Wiesz, no. Tylko byś po... Musisz umieć grać, to wiesz, to jest podstawa. Aha. I dobrze grać, to jest dwa. I wiesz, tak mieć wewnętrzny spokój, opanowanie i zadeklarujesz się teraz, czy będziesz z nami grał. Nie wiem, no nie, ja nie będę obiecał. Nie bądź, owieczko, nie owieczko moja, nie bądź, nie będę, ja jestem twoim pasterzem. Nie bądź tak zabłokany. Możesz mówić do mnie ojcze, czy mogę, no. Charles... Skowron opłaci ci się, bo on ten wino rozmnaża. Darek, co? Darek. Charles Manson i ten John Johnson, czy jakoś tam Johnson coś tam, ten co mieli te swoje sekty, też tak mówili. Jak ale posłuchaj, nie no, ja bym wziął Skowrona, nauczył Dark Lighta dwójkę grać, ale to zanim on wbije legendę, to daj spokój to. Zresztą będzie się kłócił ze mną. O tym tylko tam mówisz, kurwa, no tak bym cię poduszył trochę, ale to wiesz. Uwierz mi, że nie musisz mnie poduszyć. W Dark Lighta dwójkę, czy musiałbym, no. Nie usz ojca dzieci robić. Grałem w jedynkę, więc w dwójkę też muszę dał, ale już się no, jest zupełnie inna. Dwójka jest fajniejsza. No dobrze, ale to dla mnie to nagranie robi przeszkody. Dobra, mniejsza o większość, ale posłuchajcie. Posłuchaj, Skowron, będziemy grali w tego Monster Huntera. Żeby później nie było, że ty byś zagrał po pół roku, jak my skończymy, ale nie, rozumiesz? Nie, no przecież nie. Przecież ale jak mówisz, że będziesz grał ze mną, to ja go zaraz kupię. Dosłownie, za 10 minut. Ja nie powiem ci, że będę grał, bo kurwa mi średnio podchodzi ten monster, nie?
A dlaczego ci tak średnio podchodzi? A dlatego, że to jest z Nintendo. To nie jest kurwa tak jak było Monster Hunter. Ten co my Na graliśmy co był mają zrobiony piernik na do wiatraka? konsolę. Dobry gracz No to i kurwa, patykiem gra w szachy. no tak, ale kurwa, mi się ta gra 7 mi się podoba, no po prostu. No. Ona Ale nie jest. dobra, Ona nie będziemy jest na. zrobiona Słuchaj, pod będziemy cię. konsolę, tak? Ona jest zrobiona po prostu z Nintendo jest przeniesiona i Słuchaj, nic więcej. będziemy No. streamowali, a jak będziesz ginął, to będziemy później wycinać. Kurwa, nie, no. A ja nikomu nie powiem. No tak, Broń Boże. ty to I samo, że Darek jest już nie pierwszy, powie, kurwa, że cię żeby. przeciągnął przez jakąś stację. Już nie będzie Tak, taki jak w tak. Destiny. Iś, kurwa, on kurwa głupoty pierdoli, tam, kurwa, w ogóle nie mogę to w ogóle słuchać, to kurwa by zimą w klatkach chodziło. No Na co nie dobra. chodziłeś? Ale nie wiem, może, co ty mówisz, co? No nic, nic o Co klapeczkach. Coś o powiedział? klapeczkach było. Paluszki zmarzły. Ja cię kręcę, ale wy jesteście Oj, nienormalni. Ale skoro, nie, no, ja ci powiem będę. tak. Ja już zresztą bez komentarza Skowron, co to dostałem. za różnica, czy się podoba, czy nie? Ważne, żeby razem grać. Przecież Tak, liczy później się gameplay. nie ten. Ja przecież on Żeby się nas później. wstydzi. Ty, słuchaj, wiesz, jak to się fajnie później będzie oglądało, będziesz miał 80 Nie lat wstydź i się. 80 Dlaczego lat się będziesz nas miał. I wstydzi? tak, Jeszcze nie mam. zobacz, Jakie grałem z wstydzić się? prograczem Bogdanem, Darek tak to powiedział. ja z prograczem Nie, grałem. Darek To tak kurwa, powiedział. Darka to mi wstyd, to tak, to fakt, kurwa. To jego to jest wstyd jak chuj. To kurwa. To nie ulega kurwa wątpliwości w ogóle, kurwa. wiesz, ale Ale to. jak ci my jesteśmy okropni, sami się je podjudzamy, co? A później jeszcze sobie. Gdzie tam? No jak nie, ty to kurwa lubisz tak jak na Jakbyś był konsolę, to bliżej, jest to bym ci normalne. nogę. Słowa? No. Słuchaj, jakbyś był bliżej, to na pewno jakbyś się, to bym ci nogę podstawił. I No. kopnął, i kopnął Skowron, Dobra. na pewno by cię kopnął. Uwierz mi, że za ta noga by ci nie wystarczyła, Znudzimy kurwa. ludzi tą taką ordynarną rozmową. Więc pokażmy się z dobrej strony, przynajmniej się ładnie pożegnajmy. Dziękujemy widzom naszym No. stałym, a wiemy, że mamy Również takich dziękuję. Do widzów. widzenia. Z Panem Bogiem. Do następnego odcinka. Cisza, Do następnego odcinku. Na A razie. ten aż kurwa, Kurwa. aż głos mi A, przycięło, kurwa. A.